O, ma ten ABS-y. A mapę damy tą mocną. To jest off-roadowa. Czyli mam przerzucone na road. I zobaczymy, czy się uda przepiąć bieg. Musi jechać jakiś samochód, no. A tu nic nie jeździ, tylko ja. No czekaj, coś nie mogę go wybrać. W drugą stronę pojadę, no coś... Trzeba się w niego wprawić. Kontrolę trakcji to muszę jednak wyłączyć, bo ten ABS. Ale powiem wam, że tak z wolnego, to czemu ten ABS mi się zapala? Nie chcę ABS-u. No cały czas jest. Powiem wam, że no, na początku ze zdjęć no, nie za bardzo mi się podobał ten przód z tym licznikiem, tu zawinięty jak taki baranek wielkanocny. Ale tak, muszę wam powiedzieć, coraz bardziej się do niej przekonuję pod względem wyglądu. No, pod względem jazdy, no to jest super. Tylko żeby jeszcze nauczyć się przepinać biegi. Na kole, ale nie wiem, czy coś czasami nie zmienili, bo tutaj jedna pani jechała i czasami czy jej mocy nie, że tak powiem, nie osłabili ją, tak mi się wydaje.
uspokaja się jakby, nie? Trochę pochodzi i jest lepiej. Próbuję. Chyba trzeba więcej potrenować. Ten jest najlepszy. Motocykl do niczego i do wszystkiego. Nie? Bardzo dobrze. Tylko muszę jeszcze wyczuć, wiesz, żeby przełączać biegi, wiesz? Za duże obroty ma, żeby u góry przełączyć bieg, wiesz? Muszę to wyczaić sobie jeszcze na spokojnie. Albo dźwignię biegów trochę przestawić. Albo wypróbować, wiesz, na takim już z tym. Bez tego wyciętego katalizatora, nie? Tak, bo my testowaliśmy tutaj, jak to będzie bez katalizatora, to i jak, nie? Gitara. Czyli do telewizji i wiadomości poszło. Nara, trzymajcie się. ALP 4.0 Beta 350. Chłodzony cieczą.